Dzień dobry Państwu, Piotr Kwieciński, program Bliska Zagranica. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Andrzej Łomanowski z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Z którym porozmawiamy o rozmaitych dziwnych i niezrozumiałych decyzjach rosyjskich władz, które miały miejsce ostatnio, ale zanim zaczniemy rozmawiać o decyzjach, które już zostały podjęte, ja spytam o decyzję, która jeszcze nie została podjęta. To znaczy, co Rosja, co władze rosyjskie zdecydują się robić w sprawie kryzysu w Wenezueli, bo zdaje się, że to, co się dzieje w Wenezueli, nieoczekiwanie stało się dzisiaj w Rosji najbardziej gorącym tematem dnia. No tak, okazało się, że Wenezuela i dla nich, i dla nas w programie jest bliską zagranicą. W ciągu rządów Maduro, czyli około 5 lat, Rosja utopiła w Wenezueli od 12, jak twierdzi Chodorkowski, do 17, jak twierdzi Reuters, miliardów dolarów. To jest zarówno pomoc państwowa, w tym również wojskowa, jak i bezpośrednie inwestycje chyba wszystkich największych koncernów rosyjskich, bo to nie tylko jest Rosnieft, to jakby zrozumiałe, bo oni wchodzili w pola naftowe Wenezueli, ale również Rusal, zajmujący się przemysłem aluminiowym, czy dwa koncerny zbrojeniowe, Kamaz i Kałasznikow. No i Maduro, który był skonfliktowany z Waszyngtonem, ze Stanami Zjednoczonymi, w sposób naturalny był uważany w Moskwie za przyjaciela, sojusznika, brata, no może nie brata Słowianina, ale brata. No i teraz brata w antyamerykanizmie, tak, tak bym to nazwał. Tak. I teraz Rosjanie obawiają się, że te wszystkie inwestycje stracą, tak? Tak, do końca nie jest jasne, czego oni się obawiają, bo oni w końcu, te koncerny wchodząc tam, dostawały udziały w polach naftowych. Przy czym oni już wcześniej mieli tam od 91 roku jakąś swoją własność, bo przypadło im to z podziałem, Związek Radziecki był współwłaścicielem pól naftowych w Wenezueli i Rosji przypadła część z tego majątku. I ta własność jest jakby formalnie przypisana do poszczególnych firm rosyjskich, które tam zainwestowały na terenie Wenezueli. Natomiast nie wiadomo, czy oni się obawiają utraty. Raczej chyba nie. Być może za tymi inwestycjami stały jakieś inne gigantyczne schematy przewałów. Tutaj wykluczyć tego nie można, bo Aleksiej Nawalny to po prostu dzisiaj rano napisał, że cały ten kryzys, on pisał o 12 miliardach dolarów, to wszystko skończy się tym, że Maduro weźmie 6 miliardów, Siecin, szef Rosniewcy 2 miliardy i niedługo będziemy robili zdjęcia daczy Maduro na Rublewce. To jest taka szosa pod Moskwą, przy której mieszkają wszyscy najbogatsi Rosjanie. No tak, ale to, co się stało, czyli z jednej strony ten wzrost znaczenia protestu przeciwko rządom Maduro, przeciwko rządom szawistowskim w Wenezueli, z drugiej strony chyba, no to wczorajsze uznanie wybranego przez opozycję prezydenta jako prezydenta Wenezueli przez Donalda Trumpa, stało się rzeczywiście czymś dla Rosjan bulwersującym. To rzeczywiście wyczuwa się w tej chwili w Rosji, że to jest naprawdę temat dnia? Tak. Przy czym jest to bardzo zaskakujące, bo to nie było zaskoczenie dla Moskwy, bo w zeszłym tygodniu Mike Pompeo uprzedzał, że taki ruch zostanie wykonany. Od momentu, kiedy przystąpiono do procedury zaprzysięgania Maduro, bo wybory tam odbyły się w Wenezueli wiosną, chyba w maju, a zaprzysiężono go 19 stycznia, to opór przeciwko temu narastał przede wszystkim wśród sąsiadów Wenezueli w Ameryce Łacińskiej. Większość państw tamtejszych nie uznaje Maduro za prezydenta i dała temu wyraz już w uchwałach Organizacji Państw Amerykańskich albo też w poszczególnych oświadczeniach państw. Szczególną wściekłość budzi Maduro u sąsiadów Wenezueli, do których uciekła mniej więcej 1/10 Wenezuelczyków. No tak, ale wracając do Rosji, czy Rosjanie odbierają ten kryzys, tak mi się wydaje, to jako no niemalże agresję Stanów Zjednoczonych na Rosję? Na zaprzyjaźnione braterskie państwo. Tak, to w ten sposób. Porównują to do Majdanu ukraińskiego. No cudawianki tam wymyślają. Że teraz w odpowiedzi Rosja uzna komika Zielińskiego, który startuje na prezydenta Ukrainy, za prezydenta tymczasowego Ukrainy. No, takie też propozycje padają. I to nawet od dosyć poważnych polityków i publicznie. I tak dalej i tym podobnie. No w każdym
każdym razie widać, że jakby bardzo byli przywiązani do tego Maduro i trudno to wytłumaczyć. I, tak? to, co się dzieje, jaki będzie miało wpływ na popularność, na respekt wobec władzy rosyjskiej wewnątrz samej Rosji. Bo ostatnie dane są pod tym względem dla władzy rosyjskiej niepokojące. Ostatnio rządowy ośrodek opinii, badania opinii publicznej opublikował, pytanie dlaczego, dane mówiące o tym, że zaufanie do Władimira Putina spadło do bardzo rekordowo niskich rozmiarów. Do poziomu z 2006 roku. To znaczy tak, zwykli mieszkańcy Rosji żyją w zupełnie innym świecie niż politycka tusówka, jak to mówią Rosjanie, czyli klasa polityczna z Kremla i dookoła niego. Tam będą ci lokatorzy Kremla będą się prawdopodobnie domagali od Putina jakichś bardzo szybkich ruchów w celu no chyba nie uratowania Maduro, bo to raczej się tego nie da zrobić, ile swoich aktywów tam utopionych w Wenezueli. Chyba żeby Rosja zaczęła działać według scenariusza wypracowanego w Syrii, idąc na świadome zaostrzenie konfliktu. No ale tutaj to w takim razie należy obserwować bacznie loty z Moskwy do Caracas, czy aby tam nie lecą tak zwani Wagnerowcy, czyli rosyjscy najemnicy. Osoby prywatne, których państwo rosyjskie, o których państwo rosyjskie nie słyszało. To jest twoim zdaniem realny scenariusz? Myślę, że jest to jeden z wariantów rozpatrywanych na Kremlu. Znaczy może nie tyle na Kremlu, co w tych wszystkich tam, u nas to by były kawiarnie i kluby różnego rodzaju, to tam, nie wiem, po gabinetach się o tym mówi. A wracając do tego... Natomiast chodzi o to, że Rosjanie żyją zupełnie czym innym, kompletnie czym innym. Od początku zimy na przykład przez Rosję przetacza się fala, przez tą syberyjską, dalekowschodnią część Rosji, przytacza się fala awarii wodociągów z ciepłą wodą. No to są eksplozje takie, które zalewają całe centra miasta, jak ostatnio w Omsku. Tam kilka osób zostało poparzonych. W sumie takich awarii będzie już niedługo no ponad 200 i one pozbawiają ciepłej wody i ogrzewania w środku zimy na Syberii. Kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób. No to rozpad tej infrastruktury komunalnej w tym przypadku, to jest to, co interesuje Rosjan. Z drugiej strony pojawiają się takie dziwne historie, które trwają w tej chwili na Dalekim Wschodzie. Dzisiaj jakby od ich rana, czyli naszej środka nocy w Chabarowsku, ewakuowano ponad 40 budynków, gdzie otrzymano informację, że podłożono bombę. Szpitale, szkoły, urząd miasta nawet ewakuowano. W ogóle nie wiadomo, co się dzieje. W każdym razie kilkadziesiąt tysięcy osób zostało wypędzonych na ulicę i saperzy sprawdzają teraz te wszystkie budynki. Znaczy, czegoś takiego nie widziano w Rosji chyba od roku, bo wtedy była taka fala takich dziwnych alarmów bombowych, których sprawców do dzisiaj nie wykryto. No właśnie, bo była sytuacja w Magnitogorsku ostatnio, gdzie nastąpił wybuch... czegoś. Który był uznany za wybuch gazu. Potem, ale to dużo potem, jacyś ludzie, którzy nazwali się państwem islamskim, przyjęli za to odpowiedzialność, ale to było dużo potem, nie było to bardzo wiarygodne. Władze rosyjskie mówią cały czas inaczej niż w roku 2000, kiedy były wybuchy i władze rosyjskie były wtedy zainteresowane w tym, żeby podkreślić, żeby uznać, że były to wybuchy terrorystyczne, bo miało to być pretekstem do wtargnięcia do Czeczenii. No teraz władze rosyjskie są właśnie zainteresowane tym, żeby mówić, że to nie był terroryzm, chociaż prawda? Z drugiej strony... Ale czy był, czy nie był? No właśnie tego nikt nie wie. Z drugiej strony śledczy rosyjscy nie stwierdzają definitywnie, że to nie był zamach. Oni posługują się takim sformułowaniem obecnie głównym... główną wersją jest wybuch gazu. Zawaliła się klatka schodowa, potem już po ewakuacji 3 tygodnie później druga runęła, zginęło prawie 40 osób w tej eksplozji. No i teraz to mówi komitet śledczy, ale na teren Magnitogorska zwieziono po tym wybuchu kilkuset oficerów FSB i różnych służb pokrewnych. I kontrwywiad rosyjski w ogóle na ten temat nie zabiera głosu, odsyłając do Komitetu Śledczego.
Nieoficjalnie podobno pojawiła się informacja, że po tym wybuchu do Magnitogorska skierowano taką maszynę specjalną. To jest takie urządzenie, to jest cały taki samochód, ciężarówka, który służy do głuszenia sygnałów telefonii komórkowej i do pelengacji. I że podobno ten samochód poruszał się po Magnitogorsku. W dzień po tym sylwestrowym, bo to 31 grudnia się stało, wybuchu, 1 stycznia już nowy rok, była jakaś dziwaczna historia z odcięciem części centrum miasta i obławami, które się tam odbywały, z wypędzaniem mieszkańców na ulicę, a części kazano siedzieć w domu i przeszukiwano wszystkie mieszkania. I nagle w tle tej obławy eksplodowało w powietrze furgonetka, w której spłonęły żywcem 3 osoby. Tak zwane, zdaje się, że osoby z Azji Środkowej. Niesławiańska i wnieszność, jak mówią tam, czyli nie wyglądające na Słowian. Opozycjoniści skwitowali te oficjalne tłumaczenia tego, co się dzieje w Magnitogorsku, takimi dosyć ironicznymi stwierdzeniami. Słuchajcie, nie uwierzycie, oni mówią, że znowu gaz wybuchł. Chodziło o to, że oficjalnie władze poinformowały, że w tej furgonetce wyleciały butle z gazem w powietrze. No i tak naprawdę to nie wiadomo, co do tej pory, co się stało. Śledztwo prowadzone przez grupę dziennikarzy, którzy kilka miesięcy temu odeszli z mediów rządowych, założyli sobie taki portal Baza i tam publikują różnego rodzaju te śledcze materiały, doprowadziło do tego, że podobno ta furgonetka uciekała przed obławą prowadzoną przez kontrwywiad i doszło do strzelaniny, na skutek której wyleciał w powietrze ten samochód. Wszystko to są bardzo ciekawe i tajemnicze sprawy. To konspirologiczne Ale ja zastanawiam się od pewnego momentu, czy my, tak rozmawiając w tej chwili, nieświadomie nie wchodzimy w pewnego rodzaju taką ścieżkę myślenia o Rosji, która jak do tej pory bardzo wielu zwiodła na manowce. Mianowicie, czy nie rozmawiamy po prostu tak, jak bardzo często rozmawiają o Rosji ludzie Zachodu, którzy patrzą na to, co się tam dzieje, widzą, że się wali i dochodzą do takiego wniosku, że musi się zawalić, że musi się rozwalić. Tymczasem tam jest, rosyjska specyfika jest taka, że bardzo często wali się i nie zawala. Czy my przypadkiem nie popełniamy takiego błędu? Czy my nie przesadzamy w tym momencie, ekscytując się tymi barwnymi opisami tego, co tam właśnie się rozwala? To znaczy tak, nas od ludzi Zachodu różni doświadczenie PRL-u. I my wiemy bardzo dobrze, że prowizorka jest najtrwalszym stanem socjalizmu. A prowizorka powstaje wtedy, kiedy coś się wali i podpiera się to jakimś drągiem. Więc to będzie stało długo, bardzo długo. Natomiast to nie jest ekscytowanie się, to jest próba docieczenia na podstawie dość ubogich źródeł, co się tam naprawdę dzieje. Bo możemy poprzestać na takim stwierdzeniu, coś się dzieje. No bo coś się dzieje, rzeczywiście coś niezwykłego. Rządowy ośrodek publikuje dane, z których wynika, że runęło zaufanie do, publiczne zaufanie do prezydenta Putina. Jakieś dziwne siły wypędziły kilkadziesiąt tysięcy ludzi na Mróz Chabarowsku, rozsyłając tam wszędzie maile, że podłożone są bomby. Coś dziwnego działo się w Magnitogorsku wokół tego bardzo tragicznego zdarzenia, jakim była eksplozja w domu mieszkalnym. Ale co? Tego już nie możemy powiedzieć. To znaczy, wszystko to prawda, tylko jakbyśmy poczytali sobie na przykład polskie gazety z lat 20. czy 30. i informacje i ton, w jakim pisano tam o ówczesnym Związku Radzieckim, to też było to masa informacji o charakterze tragicznym, groteskowym i generalnie ton był taki, za chwilę ta Rosja się zawali. Nie zawaliła się. Nasi przodkowie nie mieli jeszcze tego doświadczenia, które my mamy. Teraz też mamy masę tragicznych, groteskowych informacji z Rosji, ale za tym w żadnym wypadku nie idzie stwierdzenie, że to się zawali. Raczej stawiałbym na to, że wewnątrz elity władzy będą następowały jakieś przytasowania, bo te różnego rodzaju wydarzenia, które my oglądamy, mogą oznaczać, że doszło do jakichś
tąpnięć na Kremlu, ktoś wyleci ze swojego gabinetu, ktoś inny się do niego wprowadzi i tak dalej. Natomiast nasi przodkowie z drugiej RP, którzy patrzyli na to, co bolszewicy wyczyniają na terenie Rosji, no byli przekonani, że to tak długo na głowie stać nie może. My już doskonale wiemy, że może i to bardzo długo stać w ten sposób. Także raczej bym się kierował w stronę, znaczy obserwował raczej zmiany, ewentualne w elicie władzy rosyjskiej. Kto straci krzesło, komu każą zasiąść na jakimś krześle i tak dalej. A możemy pokusić się o jakąś hipotezę, nie, no może nie dotyczącą personaliów, ale w jaką stronę to mogłoby pójść? Chmury gromadzą się nad pewną częścią rządu, począwszy od Miedwiediewa, ponieważ na nich skupiona jest niechęć, ogromna niechęć społeczna z powodu po pierwsze podwyższenia wieku emerytalnego, po drugie wprowadzenia niewielkiej w sumie podwyżki VAT-u, bo tam chyba o 2% średnio to było, która to spowodowała ponad 10% wzrost podstawowych artykułów spożywczych. Czyli chmury gromadzą się nad tak zwanymi systemowymi liberałami, co musiałoby oznaczać, jeżeli byłaby to prawda, to musiałoby oznaczać dalsze zwiększenie roli tych tak zwanych siłowików, resortów siłowych, armii, przede wszystkim służb specjalnych. Raczej się to tak, te chmury tak spływają w kierunku premiera Miedwiediewa, bo ktoś tam włamał się do poczty elektronicznej, opublikował ją i wynikało z niej, z tych korespondencji urzędników, że Miedwiediew traktowany jest przez Kreml jak pan na nikt, czyli jest wolno mu tylko chodzić na, uczestniczyć w ceremonialnych zdjęciach fotograficznych i nagraniach telewizyjnych. Nie wolno mu w ogóle odzywać się na tematy związane z bieżącą polityką, szczególnie gospodarczą. Natomiast jeżeli chodzi o tych systemowych liberałów, to raczej nad nimi się nie zbierają chmury, dlatego że to są fachowcy, oni potrafią liczyć po prostu, dlatego takich ludzi księgowych nie wolno wyrzucać z rządu, bo jednak ktoś ten interes musi prowadzić. Natomiast dla przeciwwagi, od czasu do czasu eksploduje afera wokół jednego z byłych najbliższych ludzi Putinowi, generała Zołotowa, który był jego ochraniarzem i który teraz, jak się okazuje, dokonuje jakichś ogromnych przewałów finansowych w formacji, na której czele stoi, czyli Rosyjskiej Gwardii Narodowej, na dostawach żywności dla żołnierzy z tej formacji. Więc jeżeli będą jakieś przytasowania, to raczej z obu skrzydeł. Ale pozycja samego Władimirowicza Putina wydaje się być niezagrożona. To znaczy on jest już jakby skazany na to, że na wielkość, że tak. Umrze w koronie. No, w zeszłym tygodniu jego sekretarz prasowy powiedział, czy ktoś tego chce, czy nie, to Władimir Putin już się wpisał do historii świata. No, niezależnie od tego, jak się wpisał. Na razie wygląda na to, że Putin jest jedynym, który jest w stanie być arbitrem pomiędzy różnego rodzaju ugrupowaniami wewnątrz elity władzy i jakoś godzić między sobą te ugrupowania i powodować, że one nie skoczą sobie nawzajem do gardeł. Nie widać nikogo, kto mógłby go zastąpić, co nie znaczy, że kogoś takiego nie ma. Ale wzbudza Putin coraz większą niechęć tych radykalnych, nastrojonych radykalnie nacjonalistycznie warstw Rosji, w tym i w elicie władzy. Ostatnio nastąpiła bardzo dziwna sprawa z deportowaniem na Ukrainę antyukraińskiej działaczki, niejakiej pani Jeleny Bojko, tak, która została na Ukrainie od razu aresztowana. Uciekinierka z Ukrainy, antymajdanowa działaczka prorosyjska, za niejasności w papierach została deportowana na Ukrainę. Krzyknięto w Rosji, bardzo wielu ludzi, w tym bardzo wielu ludzi bliskich władzy, krzyknęło: zdradziliśmy naszych, Putin zdrajca. To z jednej strony jest takie uderzenie w pewien fundament, nazwijmy go filozoficzny, wprowadzony przez Putina: my swoich nie zostawiamy. Czy zawsze jakby taka zasada KGB została wprowadzona przez niego do polityki również światowej. Z drugiej strony ta cała grupa, która była zaangażowana w wojnę na Ukrainie, to jednak Putin się od niej dystansuje od dłuższego czasu, usuwając, odsuwając, wyrzucając. Znaczna ich część również jakby rozstała się z życiem.
Przy czym... Ale mówiąc krótko, bo czas nas goni, czy ta sprawa z panią Bojko zaszkodzi mu politycznie, czy też nie? Nie, nie, dlatego że po pierwsze nie stała się przedmiotem debaty publicznej, po drugie dlatego, że ta grupa imperialno-nacjonalistyczna to jest jednak cały czas folklor w polityce rosyjskiej. Pokłonska i ci wszyscy tacy tego rodzaju dziwni ludzie. To jest coś barwnego, ale mało znaczącego. Dziękuję ci bardzo. Na razie, dzięki Bogu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Moim państwa gościem był dzisiaj Andrzej Łomanowski z Rzeczpospolitej. To był program Bliska Zagranica. Piotr Kwieciński. Do widzenia. Do widzenia.